Poznajcie Damiana. On jest naprawdę super. Damian jest fajny tylko dlatego, że jest bad boyem. Chujony się go boją. Dziewczyny tracą rozum. A co do mięśniaków? No cóż, szanują go. Może wydawać się niepokonanym gościem. Ale ma pewną słabość. Jego serce nie potrafiło obronić się przed miłością. Pewnego dnia ją zobaczył i stracił głowę. To wina Molly, jednej z uroczych lalek ze Squid Game. Ich miłość miała tylko jedną przeszkodę. Molly była urocza, co było prawdziwym problemem dla frontmana, który był jej ojcem. Pilnował swojej lalki, żeby nie miała żadnych adoratorów. Bo gdyby się pojawili, zrujnowałoby to jej karierę. Frontman chce dla niej tylko tego, co najlepsze. Lalka zaczęła się wstydzić swojego wyglądu, ale tata był zadowolony. I niesamowicie dumny z sukienki, którą uszył specjalnie dla Molly. Ale w żaden sposób nie wpłynęło to na jej relacje z Damianem. Byli zakochani. Mieli tylko jeden problem i był to ojciec lalki, który myślał, że jego córka zasługuje tylko na to, co najlepsze. Na przykład numer 16 z pomocy technicznej. Inną opcją jest numer 26. Molly nie spodobali się kandydaci taty. Jeśli ojciec tak bardzo lubi tych kandydatów, to niech sam się z nimi umawia. Oczywiście frontman nie lubił Damiana. Z tego powodu stale dawał mu wiele dodatkowych zadań. A kiedy inni uczniowie szli do domu, Damian musiał znaleźć wszystkie gwiazdy w klasie. To niełatwe, więc teraz masz szansę pomóc Damianowi. Pomożesz mu? Napisz do Damiana w komentarzach, gdzie ukryte są wszystkie obiekty w kształcie gwiazdy. Chociaż gracz poradził sobie ze wszystkimi zadaniami frontmana, i tak nie chciał zostawić Damiana w spokoju. Molly i Damian nie mogli znaleźć czasu na bycie razem. Nawet słodka kolacja w restauracji zamieniła się w dramat. Bo frontman był zawsze gotowy wszystko zepsuć. Więc na obiad Molly dostała piękne danie, a Damian, no cóż, dostał kolejne zadanie. Ojciec był nieugięty. Jednak Romeo był gotowy do walki o swoje szczęście. Ale przeszkadzanie Damianowi było tylko częścią planu frontmana. Musiał przekonać córkę, że Damian to zła opcja. W tym celu postanowił nawet pokazać jej filmik, w którym jakiś chłopiec, który wyglądał jak Damian, flirtował z innymi dziewczynami. Przez sekundę Molly było przykro. Mogło się wydawać, że plan frontmana zadziałał, ale zapomniał zatrzymać filmik i ten niecny plan wyszedł na jaw. To nie był Damian, to był tylko kolejny plan frontmana, by znowu wszystko zepsuć. Molly była taka zła, że spaliła komputer ojca. Ważne jest, aby nie zapominać o odrabianiu lekcji. Szczególnie Damian. Wygląda na to, że tym razem zapomniał swojej pracy domowej. Ale na szczęście zna kogoś, kto zawsze odrabia lekcje. To chłopiec o imieniu Andy. Od 10 lat powtarza rok. I jest prawdziwym przemytnikiem w szkole. Oczywiście musiał działać bardzo ostrożnie, bo działania Andy'ego naruszały regulamin szkoły. Ale gdyby nie jego ostrożność, Andy już dawno zostałby wyrzucony z koledżu. Andy zawsze miał plan B. W szkole, gdzie większość ludzi nosi maski, handel maskami jest doskonały dla przemytnika. Odkąd Damian się zakochał, zaczął tracić autorytet w oczach innych uczniów. Wielu myślało, że stał się mięczakiem. Ale wcale tak nie było. Miłość uczyniła go silniejszym. Z Molly u boku, łobuz szybko się zorientował, że teraz w szkole jest nie tylko król, ale też królowa. Razem są siłą, którą należy szanować. Czasami lalka tak bardzo się spieszyła, żeby iść do szkoły, że zawsze zapominała coś zrobić ze swoim makijażem. Straszna fryzura może łatwo zdenerwować każdego. A Damian nie chciał, żeby Molly była smutna. Dlatego postanowił poprosić o pomoc. Nie jest tajemnicą, że oni mają wiele talentów. Czasami wśród włosów zdarzają się buntownicy. I trudno sobie z nimi poradzić. Więc lepiej poczekać, aż pojawi się stylista, który będzie w stanie im pomóc. Kapelusz działa znakomicie, ale nie na długo. Nie ma nic bardziej stresującego niż pierwszy pocałunek. To piękna chwila, której nic nie powinno przerywać. Ale jest to bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Zwłaszcza, gdy obserwuje cię twój ojciec. Molly i Damian będą musieli opóźnić swój pierwszy pocałunek.
przynajmniej dopóki frontman się nie uspokoi. Ojciec bacznie obserwował swoją córkę i zawsze był w pobliżu, gdy Damian spędzał z nią czas. Funkcjonowanie szkolnej gry Squid Game jest uzależnione od pracy czerwonych ludzi. Mają różne zadania, w tym utrzymywanie porządku. Są też naprawdę bezpretensjonalni. Trzeba ich tylko szanować, nawet jeśli oznacza to ustawienie toru przeszkód w samym korytarzu. Aby to zrobić, podłoga jest myta inaczej, tak żeby uczniowie chodzili ostrożniej, nie wiedząc, która z płytek zdążyła wyschnąć, a która nie. Ale nie tylko uczniowie. Damian chciał, żeby Molly zawsze było wygodnie, więc starał się o nią dbać jak najlepiej mógł. Ale nawet to przeszkadzało naszemu frontmanowi. Nie chciał, żeby jego córka lubiła Damiana. Postanowił więc zagrać w grę z Romeo. Jeśli chce nosić plecak Molly, to musi na to prawo zapracować w konkursie, co poszło mu bardzo gładko. Mokra podłoga znów pomogła Damianowi. Myślę, że wszyscy się zgodzicie, że czasami po prostu chcecie spędzić trochę czasu w samotności. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie ci przeszkadzał. Ten czerwony gość zakochany w Molly jej przeszkadza. Nie jest nim zainteresowana, ale nie było żadnego zakochanego gościa. To był tylko żart od naszego Romeo. Z zaskoczenia wylała nawet napój na sukienkę. Ale wtopa. Ale plama została przykryta maską. Okazało się to bardzo dziwne, szczególnie dla frontmana, który zemdlał na ten widok. Co to znowu? Alarm przeciwpożarowy? Wygląda na to, że w szkole dzieje się coś dziwnego. A nie, to nic poważnego. Molly i Damian właśnie poszli na skróty, żeby nie błądzić po labiryncie, co jest bardzo wygodne. Zdążą na czas do swojej klasy. W końcu surowy frontman nie lubi, gdy ktoś się spóźnia. Ale najbardziej wkurza go, gdy ktoś nie odrobi pracy domowej. Dlatego wszyscy odrabiali lekcje. Oprócz Damiana. Często zapominał o pracy domowej. A teraz, gdy jest pod czujnym okiem frontmana, to kiepski moment na takie zachowanie. Gdyby nie Molly, Damian bez wahania dostałby złą ocenę. Lalka nie pozwoli go skrzywdzić. Dlatego postanowiła pomóc Damianowi w odrabianiu lekcji. Nie da się ukryć, że to bardzo wygodne, gdy twoja dziewczyna ma dwoje potężnych laserowych oczu, które bez problemu upieką ciastko, co jest ważne w tym zadaniu. Teraz Damian nie będzie miał żadnych problemów z frontmanem. Nic nie jednoczy tak bardzo jak wspólne sztuczki. Wygląda na to, że tym razem nasza para postanowiła oszukać czerwonych gości. Trudno byłoby znaleźć swój symbol bez oznakowania. Hej, możesz pomóc czerwonym, zanim się kompletnie pogubią? Powiedz im, które szafki są ich. Nikt nie lubi egzaminów. Zawsze powodują tyle stresu. Zwłaszcza jeśli twój nauczyciel źle cię traktuje. Podstępność frontmana nie pozostała niezauważona. Karma natychmiast go dopadła. Jego spodnie pękły, co postawiło go w bardzo niewygodnej pozycji. Damian uznał, że to doskonała okazja do zdania egzaminu. Ratuje reputację frontmana, co z kolei ratuje jego wyniki w nauce. Mimo, że frontman nie lubił Damiana, zaczął zmieniać do niego swój stosunek. Ale skrywał w duszy wątpliwości. Frontman nie był gotowy, by otworzyć się przed córką. Wstydził się przyznać do błędu. Więc kiedy zobaczył Molly, frontman szybko próbował ukryć prawdę. Postanowił ukryć wszystkie zdjęcia w czerwonych i niebieskich kopertach. I udawał, że właśnie się bawił. Molly czuła, że jej ojciec zachowywał się dziwnie. I wkrótce zrozumiała dlaczego. Wygląda na to, że lalka zdała sobie sprawę, że jej ojciec nie jest już przeciwny Damianowi. Dzięki czemu była niesamowicie szczęśliwa. Frontman potrzebował trochę czasu, ale w końcu zmienił zdanie na temat pary. Czuł się winny, że był takim egoistą. Ale teraz jest szczęśliwy, że się zmienił i zaakceptował decyzję córki. Miłość to potężne uczucie, które potrafi roztopić serca nawet najbardziej przerażających złoczyńców. Kiedy jesteś szefową Squid Game, nie masz dużo wolnego czasu. Więc musisz wykonywać wiele zadań jednocześnie. Na przykład robić sobie domowe spa i rekwizyty naraz. Nie zawsze jest idealnie,
zwłaszcza gdy nie masz foremek do ciastek. Niestety graczom nie podobało się znalezienie włosów w ich ciastkach. Gra w Squid Game jest wyczerpująca. To takie stresujące. A lalka też jest zmęczona. Gracze nie spodziewali się takiego widoku. Józek chce wiedzieć, co się stało, więc próbuje ją obudzić. Ale ona śpi tak słodko, że zmienia zdanie. Pozwólmy jej odpocząć. Józek może ją zastąpić, gdy śpi. Chociaż jej praca wydaje się łatwa, tak właściwie to wcale taka nie jest. Oglądanie zawodników jest naprawdę wyczerpujące. Ale Józek się nie podda. Nie wszystkie zadania są dla graczy. Czasami to gracze dają strażnikom zadania, więc Józek i inni zawodnicy zamierzają zrobić kawał strażnikowi, przyklejając notatkę do jego maski. To sprawi, że będzie wyglądał na słabego w oczach swoich współpracowników. Prank wypalił! Ale gracze nie sądzili, że tak szybko się połapie. Jest wściekły. Muszą się ukryć. Kiedy wszedł do pokoju, nie mógł nikogo znaleźć. Na kogo ma być teraz wściekły? Czy wiesz, gdzie ukrywają się gracze? Daj nam znać w komentarzach poniżej i pomóż strażnikowi odzyskać kontrolę. Czeka na Twoją pomoc. Czy potrafisz znaleźć ich wszystkich? Przeciąganie liny to klasyczna gra i wygląda imponująco. Ale lalka już tyle razy to widziała, że ją to nudzi. Za każdym razem jest tak samo. Ta gra potrzebuje czegoś świeżego, więc lalka się angażuje, pomagając jednej z drużyn. Wie, że przegrani zamienią się w wypchane zwierzaki, które ona kocha. Główną bronią lalki są jej oczy, więc Monika co roku zabiera ją do optyka, aby upewnić się, że może dalej wykonywać swoją pracę. Lalka nienawidzi tych wizyt i robi się naprawdę nerwowa. Zawsze coś idzie nie tak. Tym razem jest tak bardzo zestresowana, że pali wskaźnik lekarza. Przepisuje jej naprawdę grube okulary, bo myślał, że laser jest problemem. Ale to był duży błąd. Grube soczewki nie pomagają. One tylko pogarszają sprawę. Dobrze, że Monika zna swoją córkę. Zamienia okulary na okulary przeciwsłoneczne. Aby jej córka się nie nudziła, Monika wymyśliła niezwykłą grę. Przerobiła szachy, żeby były bardziej podobne do Squid Game. I znalazła dla niej dobrego przeciwnika. To powinna być zabawa dla znudzonej lalki i pomoże jej trenować mózg. Jeśli chce być jak jej mama, musi być świetna w logice i strategii. I myśleć na 5 ruchów do przodu. Ale Monika powinna popracować nad swoją cierpliwością. Naprawdę nie potrafi przegrywać. Lalka zazwyczaj świetnie radzi sobie w swojej pracy. Ale coś jest nie tak. Jej czujniki wariują. Nie potrafią powiedzieć, którzy gracze się poruszają. Jeśli nie zdoła ich złapać, będzie miała duże kłopoty. Czy możesz pomóc jej dostrzec graczy? Kto się ruszył? Skomentuj ich numery, żeby mogła zachować swoją pracę. I co? Udało ci się? Napisz swoją odpowiedź w komentarzach. Czasami szefowa daje graczom dodatkowe zadania, na przykład takie, które właśnie dostał Józek. Cóż, po prostu musi iść do sklepu, żeby zdobyć więcej jedzenia dla wszystkich. Jedyne, co musi kupić, to jajka i woda. No ale nie wie ile, więc skończyło się źle. Jeden zły ruch może zrujnować całe jedzenie. Jajka są takie delikatne. Na szczęście Józek ma dobry refleks. I uratował jajka. No, prawie. Jedno się stłukło. To takie smutne. Czasami zadania są naprawdę trudne. Wycinanie kształtu tępą igłą jest ciężkie. Józek jest wkurzony, że jako jedyny ma tępą igłę, więc prosi lalkę o pomoc. Odkąd tu jest, zostali przyjaciółmi, więc lalka chętnie mu pomoże. Ale jej laserowe oczy są zbyt silne. Zamiast naostrzyć igłę, stopiła ją. Zadanie Józka jest teraz jeszcze trudniejsze. Wielkie dzięki! Józek ma duże kłopoty. Za niepowodzenie w tym zadaniu musi umyć podłogę strażników. To będzie zła noc.
Mogłoby mu pójść szybciej, gdyby strażnicy szanowali to, co robił. Ale oni ciągle chodzą po czystej podłodze. To zajmie wieczność. Józef potrzebuje czegoś, co zatrzyma strażników. Jak strój lalki. Kiedy strażnicy zobaczą sukienkę, dwa razy pomyślą o zabrudzeniu podłogi. Wiedzą, że lalka może ich spalić swoimi laserami. Plan Józka zadziałał. Strażnicy są teraz tacy ostrożni. Szefowa ma strasznie dużo pracy. Wydaje się być naprawdę zajęta. Nie rozpraszajmy jej. Cóż, gra sobie w gry. Ale nie powinniśmy jej niepokoić, kiedy ma przerwę. Przegrała grę, a teraz jest zła. Jest tak wściekła, że odsyła Józka psiną dal. Szczerze mówiąc, na początku nawet nie zauważyła. Biedny Józek. Podobał Ci się ten filmik? To świetnie, bo już przygotowujemy dla Ciebie nowe filmiki. Zostań z nami na Trum Trum Trick. Będzie super zabawa!